Skuteczne i bezpieczne stawianie masztu odbywa się według tej samej procedury, co jego kładzenie. Wszystkie czynności należy tu jednak wykonać od końca. Najpierw rozwiąż krawat, którym zabezpieczyłeś liny do masztu. Następnie przygotuj V-bramy do wybierania. Owinij linę na kabestanie przynajmniej trzykrotnie i wprowadź ją w blokadę. Na Maxusie 34, zwłaszcza w początkowej fazie wybierania, konieczne jest użycie kordy. Stawiaj maszt powoli, dokładnie obserwując wszystkie liny i pilnując, by nie zaczepiły się o elementy na pokładzie. Miejsca szczególnie niebezpieczne to knagi, kabestany, rączki luków i krawędzie nadbudówki. Zwróć uwagę, czy lina dobrze układa się w rolkach bramy. Ma ona tendencję do skręcania się i spadania z bloczków. Po zakończeniu wybierania umieść przetyczkę sztagu na swoim miejscu i zabezpiecz ją zawleczką. Może to przysporzyć niemałych problemów. Teraz to na niej spoczywa ciężar masztu. Możesz zatem poluzować V-bramy. Po zabezpieczeniu masztu podnosimy bomb, wybierając to penantę. Pozostaje nam już tylko sklarować wszystkie liny i przygotować jacht do żeglugi. Jak widać, małpkowanie bomu nie działa na wszystkich jachtach. This is not the safest thing. Don't do that at home, on your boat.